Panie burmistrzu, spotykamy się ostatnio dość rzadko, ale to pewnie wynika z tej przyczyny, między innymi, że przestał pan już pełnić tę zaszczytną funkcję burmistrza miasta i gminy Końskie i dlatego te pewne problemy, ważne problemy dla mieszkańców, które się pojawiają. Ja próbuję na ich temat rozmawiać z panem burmistrzem Cichockim. Ale przyszła pora i na rozmowę z panem, ponieważ dzisiejsza nasza rozmowa będzie dotyczyła realizacji projektu unijnego dotyczącego tej gospodarki wodno-ściekowej w mieście i gminie Końskie. Otóż pan oglądał pewnie rozmowę z panem Cichockim w naszym programie. Pan Cichocki tam między innymi, cytując pewne fragmenty z pańskiego pisma, które pan wysłał do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a wcześniej publikując list otwarty, zarzuca panu pewną nieprecyzyjność, czy niesłowność, czy nawet wręcz nierozumienie pewnych przepisów, na przykład mówiąc, że to nieprawda, że do 5 sierpnia nie było osoby nadzorującej, zarządzającej projektem, czyli pełnomocnika MAO, ponieważ nadal pan, przestając być burmistrzem, był pełnomocnikiem od tej inwestycji i również pan Tomasz Szatkowski, który był wcześniej prezesem, został odwołany z tej funkcji 28 czerwca, zdaje się, również nadal pełnił funkcję zastępcy. A więc według pana burmistrza Cichockiego wszystko było dobrze, to tylko panu wina, żeście się nie skontaktowali z panem burmistrzem, nie porozmawiali z nim i nie przedstawili swojego stanowiska czy propozycji do dalszych losów nadzorowania i przez kogo nadzorowania tego projektu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja nie jestem zwolennikiem rozmawiania o sprawach tak poważnych za pośrednictwem mediów. Rozumiem, że sytuacja jest taka, że nie mam wielkiego wyboru. Pierwsza sprawa. Sam projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. On jest ważny nie tylko z punktu widzenia Koneckiego, on jest ważny z punktu widzenia naszego województwa, nawet kraju. I myślę, że są takie dwa sposoby patrzenia na niego. Jeden wynika z głębokiej znajomości problematyki i możliwości porównania do innych projektów. Mam przed sobą najświeższy numer biuletynu informacyjnego wydawanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Infrastruktura i Środowisko. To jest program, który jest największym dostawcą środków unijnych, dlatego podlega jakby szczególnej, można powiedzieć, trosce wszystkich ministerstw, z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego na czele. Odpowiedzialny za program pan minister twierdzi, że najwyżej oceniane są w ramach tego programu projekty uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej realizowane obecnie przez ponad 200 gmin w kraju. Z nich 20 dużych projektów jest już po podpisaniu umowy przez Komisję Europejską. Wśród nich jest projekt Konecki, ale z tych 200 realizowanych projektów do prezentacji jako modelowy ministerstwo wybrało projekt Konecki. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Końskich ministerstwo traktuje jako projekt wzorcowy. Można więc powiedzieć, że tam, gdzie oceny zależą nie od sympatii czy antypatii, tylko od analizy porównawczej wszystkiego, co na ten temat wiadomo, projekt Konecki jest oceniany bardzo wysoko i wskazywany jako wzór. U nas w Końskich, nie wiem dlaczego, wokół niego narastają kontrowersje, które moim zdaniem nie powinny mieć miejsca. Ja tuż po wyborach poprosiłem pana burmistrza Cichockiego o rozmowę, zanim jeszcze został zaprzysiężony jako burmistrz. Przekazałem najważniejsze informacje dotyczące gminy, w tym kluczowego moim zdaniem dla przyszłości projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. Uzyskałem informację, że pan burmistrz jest w tym znakomicie zorientowany i nie będzie problemów z kontynuacją. Co do mojego listu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ja nie napisałem tam, że nie ma MAO od strony formalnej. Napisałem, że praktycznie nie ma osoby, która kompetentnie mogłaby tę funkcję wykonywać. I to jest prawda. Ponieważ nie wystarczy formalny akt powołania na funkcję pełnomocnika. Trzeba jeszcze instrumentów do wykonywania takiej funkcji. Nie jest przypadkiem, że na 200 gmin, które realizują taki projekt, nie znalazłem ani jednej, w której pełnomocnikiem nie byłby ktoś, tak jak u nas, decyzyjny z zarządu gminy, czyli prezydent lub wskazany przez niego wiceprezydent, burmistrz lub jego zastępca, a jako zastępca lub też odwrotnie członek zarządu, najczęściej prezes odpowiedniego przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, więc jest to pewien standard. Pan burmistrz Cichocki zresztą zaprzeczył sam sobie, powołując na stanowisko pełnomocnika nie kogoś z zewnątrz,
a przecież mógłby, tylko nowego prezesa przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Myślę również, że źle została odebrana intencja tego listu. Nie był skierowany przeciwko komukolwiek. Został sformułowany w trosce o projekt, który jest przedmiotem szczególnej troski wszystkich mieszkańców gminy Myślę, ale jest również wskazany jako wzorcowy przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Myślę, że to jest opinia, którą warto zostawić przy tym projekcie i przy gminie Końskie. Inaczej mówiąc, żeby w ministerstwach na słowo gmina Końskie pojawiały się wyłącznie pozytywne konotacje. Jeżeli czemuś można zapobiec wcześniej, to myślę, że nie wolno nam czekać do chwili, kiedy rzecz stanie się już bezprzedmiotowa. Sądzę zresztą, że ten list odniósł już skutek pozytywny, ponieważ pierwsza kwestia poruszona przeze mnie, czyli sprawa nadzoru i koordynacji projektu poprzez powołanie obdarzonego odpowiednimi kompetencjami pełnomocnika została już rozwiązana. Nie wiem, ile by to trwało, gdyby nie ten list. Druga kwestia, czyli sprawa przyłączy, również mam nadzieję, zostanie niedługo, zgodnie z zapowiedzią pana burmistrza Cichockiego, przedstawiona w sposób całościowy, bo do końca sierpnia ma zostać podjęta i ogłoszona decyzja w sprawie sposobu finansowania i rozliczania przyłączy. Więc w tym sensie ten list miał swoją rację i wydaje się, że odegrał swoją rolę. Inną rzeczą jest, że ten list był skierowany do instytucji wdrażającej, czyli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, z powiadomieniem o jego treści, czyli z przesłaniem do wiadomości pana burmistrza Cichockiego. Gdyby mi zależało na upublicznieniu tego listu, posłałbym go również do wiadomości prasy. To pan burmistrz Cichocki poszedł z nim do gazet i uczynił z niego coś, co zostało przez jedną z konerskich dziennikarek dosyć obrzydliwie nazwane donosem. Jeżeli ktoś czytał ten list, no to myślę, że ma własną opinię na temat jego treści. Pan burmistrz Cichocki zarzuca również panom, czyli panu i panu Tomaszowi Szatkowskiemu, nie tylko nieprecyzyjność w przekazaniu informacji dotyczącej kwot, jakie mieszkańcy będą wpłacać za te przełącze, ale również wprowadzenie w błąd mieszkańców, ponieważ udowadniał pan burmistrz Cichocki, no mnie, a poprzez mnie właśnie naszą telewizję, tym potencjalnym odbiorcom, którzy będą korzystać z tych przyłączy, sobie instalować, montować, że według tego wyliczenia, które panowie proponowaliście, czyli po 50%, to wcale nie wynikało z tego, że 1500 zł to będzie mieszkańców kosztować, każdego pojedynczego, który się przyłączy, a ponad 1800 zł. Ta kwota 1800 kilkadziesiąt złotych została podana jako średnia już zrealizowanych przyłączy. Pan burmistrz Cichocki ma pod tym względem pewną przewagę nad nami, ponieważ dostał wyliczenia zamkniętych realizacji. My natomiast musieliśmy odpowiedzieć na pytania w przededniu rozstrzygnięć przetargowych, a więc w czasie, kiedy dysponowaliśmy jedynie hipotetycznymi kwotami, a więc wartościami ujawnionymi w dokumentacji przetargowej, czyli kosztorys inwestorskie. One w stosunku do rzeczywistości mają się różnie i operowanie jakąkolwiek cyfrą ma zawsze wymiar pewnej hipotezy, pewnego założenia. Ja nie zgadzam się z taką tezą, że ktokolwiek gwarantował, że mieszkańcy będą płacić 50%. W pewnej umowie społecznej towarzyszącej całemu projektowi towarzyszyła wizja przybliżenia tej ceny do takiej średniej kwoty, którą w przeszłości mieszkańcy miasta i gminy Końskie płacili za przyłącze. Więc przedmiotem umowy jest nie tyle dopłata 50% przez gminę Końskie, ile ustanowienie w drodze pewnego dżentelmeńskiego porozumienia, które myślę możliwe jest między gminą a jej obywatelami, którzy tworzą tę gminę, kwoty 1500-1600 zł. Na dzisiaj jest to średnia wyliczona przez służby pana burmistrza Cichockiego 1850 kilka złotych. Ale czy dzisiaj pan burmistrz Cichocki podał kwotę, jaka będzie po skończeniu realizacji kolejnych inwestycji? Przecież my jesteśmy dopiero w 1/3 drogi. Dzisiaj, jak powiedziałem, można tylko snuć hipotezy. Jest rzeczą odpowiedzialności gminy i nikt z niej tej odpowiedzialności nie zdejmie, by nie tyle zniechęcać, co zachęcać ludzi do przyłączenia, by nie tworzyć bariery ekonomicznej i jeszcze jednego, by nie burzyć zaufania między instytucją władzy publicznej a zwykłym obywatelem. Nieważne, kto jest burmistrzem. Gmina obiecała jako gmina,
że średni koszt budowy przyłącza będzie zamykał się między kwotą 1500 a 1600 zł. Jeżeli dzisiaj my to zmienimy radykalnie, to oprócz tego, że zmienimy reguły w trakcie gry, to tak naprawdę zburzymy jeszcze to elementarne zaufanie do władzy publicznej. Myślę, że tego nie powinniśmy robić. Internauci i nasi widzowie telewizji internetowej Kojskie proszą, aby pan zechciał upublicznić odpowiedzi na pisma, które pan skierował, czyli na list otwarty i na to ostatnie pismo, które otrzymał pan Cichocki do wiadomości od pana i od pana prezesa Szatkowskiego, bo po prostu chcą poznać ich treść. Niestety na żadne z tych pism na razie przynajmniej nie otrzymałem odpowiedzi. Aha, czyli czekamy na odpowiedź od pana burmistrza i wtedy mam nadzieję, że pan wyrazi zgodę na upublicznienie tych tekstów. Czy mój list nie był kierowany do pana burmistrza Cichockiego, tylko do Wojewódzkiego Funduszu, do wiadomości pana burmistrza Cichockiego. Jeżeli zechce odpowiedzieć lub zechce ze mną porozmawiać, zna mój numer telefonu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.